Co tutaj się sprowadza? Spontan. Wszystko spontan. Pan Lucas Flint powiedział, dawaj, zagramy sobie, zrobimy imprezę. Powiedziałem, w porządku, no. Jakby dlaczego nie? Lubię robić imprezy, lubię, jak jest muzyka, więc zgodziłem się i wszystko ogarnialiśmy na ostatnią chwilę. Ale udało się. Nie byłem pewien, czy zagram dzisiaj przez to, że wszystkich nagłaśniałem już. Po prostu jestem tak zmęczony, że myślę o kawusi, ale to nieważne. Spontan się liczy. Co dla ciebie oznacza spontaniczność? W takim znaczeniu artysta spontaniczny. Znaczy, że w tych czasach trochę z jednej strony za długo się czeka z wypuszczeniem materiału, a czasem trzeba robić po prostu też szybko. No to jakby odpowiedź na całe social media. Trzeba być spontanicznym, jeżeli pojawia się jakiś trend. Łapiesz za gitarę, nagrywasz, szykujesz kilku kompi, nagrywacie coś i jest. No, nie ma co czekać, trzeba robić już teraz, zaraz, bo jak my tego nie zrobimy, to zrobi to ktoś inny. A jakby nie o to chodzi, prawda? To jesteśmy w takiej dobrej, dosyć dobrej, domowej atmosferze, że... Był totalny spontan. No, na zasadzie możemy teraz tobie dać. Wam możemy dać coś do zagrania, żebyście wyszli tutaj i to będzie tak samo dobre jak każdy z nas. Jak to, co zrobił każdy z nas. To o to chodzi, że to jest spontanie. Nie chodzi o to, żeby być najlepszym artystą w danym miejscu. Nie chodzi o to, żeby zagrać najlepiej, najczyściej, najrówniej, czy z największą pompą, tylko chodzi o to, żeby być. Bo jakby być artystą też na tym polega, że jest, a nie gdzieś się chowa. Sezon pierwszy.